Cześć. Wciąż dostaję od Was sporo pytań, które świadczą o tym, że interesuje Was tematyka z pogranicza ichtiologii i wędkarstwa. To dobrze, bo tak jak zawsze mówiłem, zgłębianie wiedzy na temat biologii ryb powinno w każdym wypadku, a szczególnie w sytuacjach, kiedy ryby biorą słabiej, pomóc nam w osiągnięciu sukcesu wędkarskiego. Jedno z takich pytań, a właściwie list, który zawiera dwa pytania, dostałem od kolegi o pseudonimie Wrzylsku. Panie Piotrze, mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy spadku ciśnienia i tego, jaki ma to wpływ na szczupaki. Ze swojej obserwacji wiem, że ryby dużo słabiej żerują. Kilka dni temu, pierwszy dzień po spadku ciśnienia uratował mi sweeper, na którego złowiłem 8 ryb, przy czym zaznaczę, że największy szczupak miał 55 cm, reszta 40 i 50 taki. Widać jednak, że ta przynęta swoim ruchem prowokowała ryby mimo dużego spadku ciśnienia w noc poprzedzającą moje łowy. Drugie pytanie to, jak mocno ma Pan skręcony kołowrotek spinningowy? Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za sweepery i oczywiście slidery, na które łapię większość ryb. Dziękuję, pozdrawiam również. Może zacznę od tego drugiego pytania, bo jest dość proste. Myślę, że uda mi się szybko dość odpowiedzieć na nie, ponieważ drugie jest bardzo szerokie i trzeba by mu poświęcić trochę więcej czasu. Jak mocno mam skręcony kołowrotek spinningowy? Niezależnie od tego, czy to jest kołowrotek spinningowy, czy castingowy, mam hamulec mam ustawiony tak, żeby oczywiście wygrać walkę z rybą. Co to znaczy? Hamulec jest po to, żeby zapobiec zerwaniu linki przez dużą rybę, podczas kiedy ona walczy dynamicznie, wyciąga linkę z kołowrotka. Obiegowa opinia mówi, że hamulec należy ustawić tak, żeby był na pograniczu wytrzymałości linki, czyli jeśli linka nominalnie ma wytrzymałość 20 kg, to należałoby ustawić hamulec na powiedzmy 18 kg. Tak? Ale w praktyce wiemy, że to nie jest takie proste. Generalnie zawsze należy mieć na uwadze, z jakich elementów mamy złożony zestaw i tak jak mówiłem już wielokrotnie, najsłabszym elementem tego zestawu musi być węzeł, który łączy linkę czy żyłkę z przyponem lub też bezpośrednio z przynętą. Ważne jednak również są różne inne okoliczności. Technika połowu, jakie miejsce, czy to jest rzeka, czy to jest jezioro, czy możemy sobie pozwolić na odpuszczenie daleko ryby, czy łowimy z prądem, czy pod prąd. Technika połowu. No, wiele, wiele aspektów, o których musiałbym bardzo szeroko mówić. Generalnie oczywiście należy ustawić tak, żeby ryba nie zerwała linki czy żyłki. Ja mam ustawiony hamulec dość lekko, to znaczy dużo lżej niż by wynikało to z tej pierwszej ogólnej zasady czy wskazówki, która mówi, że na pograniczu wytrzymałości. Dlaczego? Dlatego, że często ryby, a zwłaszcza te ryby, które bardzo dynamicznie walczą, wyskakują przy braniu i tak dalej, testują te nasze pierwsze ustawienia w bardzo drastyczny sposób. To znaczy w momencie zacięcia, jeśli ryba, ciężka ryba wyskakuje, następują bardzo silne przeciążenia i ten ustawienie na pograniczu wytrzymałości nominalnej linki, czy uwaga, węzła na lince, który zawsze jest słabszy niż sama linka, no mogą nie wystarczyć. To znaczy, mimo że ustawiliśmy 20-kilową linkę na 18 kg, niestety została zerwana, ponieważ w momencie szarpnięcia to te szarpnięcie było bardzo, bardzo dynamiczne. Hamulec na przykład nie zdążył oddać, bo to się też zdarza nawet w dobrych kołowrotkach, no i tak dalej. Więc ja ustawiam dość lekko hamulec, tak żeby przy bardzo silnym zacięciu oddawał. Czyli jeśli zacinamy zielsko czy zaczep, to musi oddać. Jeśli zacinamy, moim zdaniem, jeśli zacinamy i nadal jest beton, hamulec nie oddaje, to jest troszkę za mocno przykręcony. Ale to jest tylko moje zdanie i mówię tak najbardziej ogólnie, nie wchodząc w szczegóły, ponieważ są momenty, przypadki, sytuacje, kiedy warto ustawić właśnie tak. Bardzo mocno i w pewnym sensie trochę ryzykując. Zawsze trzeba też pamiętać, że hamulec tylko pomaga nam w holu i cały sprzęt w ogóle ma pomagać nam w holu. To my podejmujemy decyzję, czy podnieść wędkę do góry, czy ją opuścić, czy dokręcić hamulec, czy go odkręcić, czy otworzyć kabłąk i puścić kompletnie rybę na luzie. O tym może kiedyś opowiem, bo to jest bardzo dobra technika, która pozwala wyjąć duże ryby z bardzo trudnych miejsc, na przykład pstrągi ze zwalisk drzew. No ale adrem, bo nie będę wchodził w następną dygresję, bo nie dojdziemy do sedna.
W momencie, kiedy już ocenię tą sytuację, czyli jaka jest ryba w którym miejscu, w jakim miejscu, czy dam radę wyciągnąć ją przy skręconym hamulcu, staram się ustawić tak hamulec, żeby był właśnie na pograniczu wytrzymałości, żeby niepotrzebnie nie przedłużać walki z rybą, bo to jest też ważne, jeśli chcemy wypuszczać ryby, nie wolno bez sensu ciągnąć tego holu, bo pamiętajmy, im dłużej on trwa, tym w mięśniach ryby odkłada się więcej kwasu mlekowego i ma coraz mniejsze, z każdą sekundą, z każdą minutą ma coraz mniejsze szanse na przeżycie, mimo że wypuścimy, mimo że odpłynie, niestety może zdechnąć. Z tym się trzeba liczyć. No mam nadzieję, że to z grubsza wyjaśniło Panu moje zdanie na temat, jak mocno ustawiam hamulec. O holu ryby, o taktyce holu moglibyśmy opowiadać godzinami. Może kiedyś do tego przejdziemy. Ale wrócę do pytania dotyczącego ciśnienia. Było tych pytań wcześniej kilka i myślę, że jest to bardzo ciekawa historia. Posłuchajcie, co o tym mówi wiedza teoretyczna i jakie wnioski z tego możemy wyciągnąć. Temat, jak ciśnienie wpływa na zachowanie się ryb, należałoby zacząć od wspomnienia jednego bardzo ważnego organu w organizmie ryby, którym jest pęcherz pławny. Pęcherz pławny spełnia kilka funkcji w ciele ryb. Natomiast jeśli chodzi o nasze gatunki, gatunki, które zamieszkują nasze wody, to w zasadzie główną jego funkcją jest wspomaganie takich podstawowych czynności funkcji życiowych ryby, to znaczy pływania, przemieszczania się w toni wodnej, w kolumnie wody w górę na dół i zmniejszenia wydatkowania energii na pływanie, czyli pęcherz pławny służy rybie do wyważenia ciała w taki sposób, żeby nie musiała za dużo wachlować płetwami. Są ryby, które są pozbawione pęcherza pławnego, co dowodzi mądrości ewolucji, procesu ewolucji, ponieważ są one przystosowane do specjalnych warunków, w których żyją. Są to ryby w większości morskie, na przykład rekiny, płaszczki, flądry nasze, ryby, które płaszki i flądry żyją przy dnie, czyli nie mają potrzeby unoszenia się wysoko w toni wodnej, leżą na dnie, więc nie muszą mieć pęcherza pławnego, byłby to zupełnie zbędny organ. Rekiny i makrele, tuńczyki, ryby, które non-stop pływają w toni wodnej w poszukiwaniu pokarmu, też nie mają pęcherza pławnego. Natomiast jeśli chodzi o nasze gatunki, to na przykład głowacz albo babka, ryby, które są związane też ze strefą denną, też nie mają pęcherza pławnego i jest to spowodowane podobnymi przyczynami jak w przypadku ryb morskich, które zamieszkują strefę przybrzeżną, mocno sfalowaną, skalistą, gdzie tam te prądy są bardzo silne. Te ryby, jak również nasz głowacz, muszą walczyć często z silnym prądem, dlatego i żeby nie zostać porwany przez ten prąd, gdzieś tam dostać się w te wiry i zostać uniesiony bez kontroli, i oczywiście nie zostać zjedzony natychmiast przez drapieżnika, który tam zawsze się może znaleźć, nie mają pęcherza pławnego, to pozwala im trzymać się bardzo blisko dna, chować się między kamieniami i ukryć się przed drapieżnikiem. Teraz jeśli mówimy o rybach, które posiadają pęcherz pławny, należy je podzielić na dwie grupy. Są to ryby tak zwane otwartopęcherzowe i zamkniętopęcherzowe. Generalnie uważa się, że otwarty pęcherz jest cechą prymitywną bardziej niż pęcherz zamknięty. Na przykład ryby chrzęstno-szkieletowe, jak choćby jesiotr, mają otwarty pęcherz, no ale ryby kostno-szkieletowe też wiele z nich ma otwarty pęcherz. I kiedyś były takie czasy, kiedy ichtiolodzy próbowali nawet systematykę ryb oprzeć na tej cesze, to znaczy, czy jeśli ryby były otwartopęcherzowe, były sklasyfikowane niżej w systematyce, zamkniętopęcherzowe wyżej, podzielono na dwie grupy, no ale okazało się, że to nie jest najlepszy pomysł, ponieważ znaleziono bardzo prymitywne kostno-szkieletowe ryby, które miały pęcherz zamknięty oraz ryby, które były bez wątpienia wyżej na drabinie ewolucji kostno-szkieletowe, które miały otwarty pęcherz. Także to wszystko się pomieszało, zaniechano tego podziału. Tak czy inaczej, nasze gatunki, które łowimy, nawet drapieżniki, które łowimy, mają zarówno otwarty, jak i zamknięty pęcherz. Na pewno możecie bez problemu znaleźć sporo informacji na ten temat w necie, ale sporo w tym jest bzdur. Także
jeśli już chcecie zgłębiać swoją wiedzę, to raczej szukajcie źródeł podpisanych przez ichtiologów, przez badaczy ryb, przez biologów, którzy znają temat, a nie opierajcie się na takich obiegowych jakichś legendach. Na przykład słyszałem, że wszystkie drapieżniki mają otwarte pęcherze. Nie, to nieprawda, ponieważ okoniokształtne, czyli nasz sandacz i okoń, mają zamknięte pęcherze. A szczupak ma otwarty pęcherz i łososiowate, czyli pstrąg, mają też otwarty pęcherz. I co z tego wynika? Wyobraźcie sobie, że jest skok ciśnienia i ryby, żeby nadal korzystać z tego dobrodziejstwa pęcherza pławnego, który pozwala im utrzymywać pozycję neutralną, czyli suspending w toni wodnej, nagle jest problem, ponieważ ciśnienie gazu się zwiększa w pęcherzu pławnym lub zmniejsza. I tutaj naprawdę ryby, które mają otwarty pęcherz, który łączy się z przewodem pokarmowym, bardzo szybko mogą dopasować to ciśnienie do zmieniających się warunków i w związku z tym ich reakcja na to zjawisko jest mniej taka drastyczna dla nas. To znaczy raczej nie zauważamy drastycznego spadku aktywności w przypadku u tych ryb otwartopęcherzowych. Natomiast u ryb zamkniętopęcherzowych, na pewno widzieliście pęcherz pławny chociażby u karpia na święta, jest to jedna lub dwie banieczki połączone ze sobą i tutaj, żeby zmienić ciśnienie w tym narządzie, ryba niestety musi posłużyć się dość skomplikowanymi procesami fizjologicznymi. Do tego celu, do zmiany ciśnienia w tym pęcherzu pławnym, służą dwa narządy. Jest to gruczoł gazowy i owal. Gruczoł gazowy pomaga rybie pobierać gazy z krwi, bo nie jest to tylko tlen, również azot i dwutlenek węgla, i zwiększać ciśnienie w pęcherzu pławnym. Natomiast drugi organ, to jest owal, pomaga oddawać te gazy do krwi z powrotem. No i wiadomo, że to jest proces, który polega na przenoszeniu gazów przez błony komórkowe, bardzo skomplikowany, nadal nie do końca zbadany u wielu gatunków, no i wymagający trochę czasu. W związku z tym te wszystkie ryby z zamkniętym pęcherzem, jak wszystkie karpiokształtne, albo sandacze i okonie, wymagają dłuższego czasu, żeby się przystosować do zmienionego ciśnienia. I tu nieważne, czy ciśnienie skoczyło do góry, czy spadło ostro w dół. W takich sytuacjach ryby z zamkniętym pęcherzem zmniejszają swoją aktywność, drapieżniki przestają żerować, no i mamy efekt w postaci kompletnego zaniku brań, w momencie gwałtownych zmian ciśnienia. Natomiast jeśli mówimy o rybach otwartopęcherzowych, na przykład o szczupakach, jak kolega tutaj wspomniał, spadek ciśnienia też na nie działa. Tak jak na ludzi, jedni są bardziej wrażliwi na te zmiany ciśnienia, inni mniej. Natomiast na każdego człowieka zmiany ciśnienia działają. I działają również na szczupaki. Praktyka wędkarska pokazuje, że szczupaki nadal żerują w momencie spadków czy wzrostów ciśnienia. No oczywiście, jeśli ten spadek czy wzrost ciśnienia jest bardzo gwałtowny, to mogą wystąpić takie objawy jak delikatne brania, jak odprowadzanie przynęty, tak jak tu kolega wspomniał, do burty łódki czy tam do brzegu, ale żerowanie jest i myślę, że ma tutaj znaczenie fakt, że ryby, które najczęściej są pokarmem drapieżnika, tego właśnie szczupaka naszego, w większości mają pęcherz zamknięty. I co to znaczy? To znaczy, że mają w tym momencie problem. Są oszołomione, przestają być aktywne, uruchamiają te procesy fizjologiczne, o których wspomniałem i są na pewno mniej sprawne niż w momencie, kiedy ciśnienie jest stabilne. Ten stan bez wątpienia wykorzystują szczupaki i żerują wtedy na tych osłabionych, oszołomionych rybiach karpiowatych czy na przykład na okoniach. Zauważył Pan słusznie, że w tym konkretnym przypadku, zaraz po spadku ciśnienia, właśnie szczupaki żerowały, ale bardzo dobry był sweeper. Dlaczego? Myślę, że wiem dlaczego. Takie przynęty, które dają się prowadzić bardzo wolno, właśnie w takich sytuacjach powinny zadziałać. One po pierwsze trochę może lepiej imitują te przymulone ryby, które są potencjalnymi ofiarami szczupaków, no ale po drugie szczupak też tak czy inaczej, lekko jest przymulony tym spadkiem ciśnienia,
Więc nie ma ochoty ganiać za szybko umykającymi przynętami. Należy właśnie wtedy wykorzystać sweeperka, który się da, jeśli chodzi o przynęty twarde, chyba najwolniej prowadzić ze wszystkich przynęt Salmo, ponieważ nawet jeśli zwijamy dość szybko linkę, to każdy ruch relatywnie w stosunku do dna, zauważcie, przynęta porusza się bardzo wolno. Czyli nie jest tak jak w przypadku woblera, który idzie, zwijamy, on cały czas się przesuwa, prawda, w stronę wędkarza. Tutaj szarpiemy i zwijamy, a przynęta wykonuje taki ruch jeszcze na boki, tak? Czyli bardzo wolno. Jeśli opanujemy dobrze technikę prowadzenia sweepera, to on daje się prowadzić ekstremalnie wolno i to właśnie procentuje w takich sytuacjach. Inne przynęty, które dają się prowadzić wolno, oczywiście jest ich sporo, natomiast muszę wspomnieć o tego rodzaju hybrydach, jak na przykład ten progrup Grage'a, mój ulubiony rozmiar. Te przynęty odpowiednio dociążone dają się niezmiernie wolno prowadzić, wolniej niż wszystkie inne gumy. Każdy Reaper, niezależnie od tego, jak jest zbudowany, nawet zbudowany z bardzo miękkiej gumy i z cienkim ogonkiem, wymaga pewnej prędkości, żeby w ogóle się ruszał. Oczywiście najlepsze Reapery pracują przy bardzo wolnym prowadzeniu, no ale żaden z nich nie dorównuje takim twisterom lub też właśnie przynętom, które są w zasadzie hybrydami Reapera i Twistera, jak progrup. Także bardzo dobry wniosek Pan wyciągnął. Nie należy w takich sytuacjach odkładać wędki, zwiększenie czy zmniejszenie ciśnienia. Absolutnie trzeba iść na ryby, bo szczupaki będą żerowały. Tylko należy lekko dopasować swoją prezentację przynęt do właśnie do takiej sytuacji. Czyli wolno, spokojnie, bez zbędnych szarpnięć, z przystankami. Pamiętajcie, że zawsze, niezależnie od przynęty, którą używacie, bardzo ważne są te zatrzymania, te stopy, ponieważ zwłaszcza właśnie w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z takim słabszym żerowaniem ryb, czy to jest związane z ruchami na skali barometru, czy to jest związane z temperaturą wody, teraz późną jesienią, czy wczesną wiosną, kiedy woda jest zimna, warto zatrzymać się z przynętą, ruszyć ostrzej i znowu zatrzymać. Tego rodzaju technika, mówiłem o tym wielokrotnie, zawsze skutkuje. Rzadko się zdarza, żeby ryby, niestety, żeby ryby żerowały bardzo, bardzo intensywnie, dlatego to prowadzenie z przerwami jest zwykle bardzo, bardzo skuteczne i przynosi świetne efekty. No mam nadzieję, że wyczerpałem temat, przynajmniej pobieżnie go dotknąłem. Jeśli macie jakieś pytania, obserwacje swoje praktyczne, to bardzo chętnie ich posłucham, bo uczymy się całe życie, ja też. Praktycy przynoszą nam świetne obserwacje z nadwody. Nie należy się tylko zatrzymać na przeczytaniu jakiejś książki ichtiologicznej czy wysłuchaniu jakiegoś eksperta, ichtiologa, ponieważ praktyka często poddaje pod wątpliwość niektóre teorie. No i bardzo dobrze, bo dzięki temu nasza wiedza się rozwija. No i wiemy, jak łowić bardziej skutecznie. To na tyle dzisiaj. Proszę o łapki w górę, proszę o subskrypcję. Zapraszam kolejny raz do odwiedzania mojej strony ppprofishing.com, gdzie już rzuciłem sporo artykułów na temat właśnie z pogranicza ichtiologii i wędkarstwa. Także mam nadzieję, że wszystkich dociekliwych coś tam zainteresuje i czegoś się nowego dowiedzą. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć.